bardzo potrzebna impreza, największa tego rodzaju dla naszej branży. Najlepszym dowodem na to, że to jest dobre spotkanie, jest wiele rzeczy, o których chcielibyśmy porozmawiać, jest fakt, że zabrakło nam czasu o tym, żeby wszystko rzeczywiście dobrze omówić. Jestem przekonany, że to, co tutaj widać, to jest naprawdę ciekawa oferta, ciekawa propozycja. Warto się z tym zapoznać, warto poznawać też ludzi, którzy tutaj przychodzą, poznawać tych, którzy razem w tej samej branży pracują, zarabiają pieniądze i to jest takie spotkanie, które na pewno warte jest do odnotowania w kalendarzu i warto tutaj każdego roku się pojawić, bo zawsze jest wiele nowych, ciekawych rzeczy do zobaczenia, do kupienia, zaimplementowania w naszych kawiarniach. Rozmawialiśmy o tym, jak obecne regulacje prawne, ich zmiany wpływają na rynek gastronomiczny, ale nie tylko gastronomiczny, szerzej rynek całego handlu. Rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają sytuacje z pracownikami, w tym cudzoziemcami, o różnych nowinkach technologicznych, które sprawiają, że rynek się zmienia i do niego trzeba będzie się dostosować. Ja ze swojej strony zaprezentowałem doświadczenia Ethno Cafe, ale miło było usłyszeć również doświadczenia Green Cafe Nero, Kosty czy Grycana. No jak co roku ciekawa dyskusja. Zawsze warto spotkać kolegów, konkurentów i zobaczyć, z czym mają problemy. No i jak zwykle mają problemy z tym samym, co my mamy. Ciężki rok, nowe przepisy, zmiany otoczenia rynkowego, problem z personelem. Nie jest łatwo, ale dobre miejsce do pogadania. Ten Coffee Forum jest dla nas szczególnie interesujący właśnie ze względu na formę poznawania potencjalnych klientów, czyli speed business dating. My jesteśmy z ofertą dosyć nowi na rynku i zależy nam na tym, żeby jak najbardziej propagować swoje produkty i docierać do jak najszerszego grona potencjalnych klientów. Dlatego formuła business speed datingu wydaje się być optymalną do tego, żeby budować networking, do tego, żeby w krótkim czasie, w jednym miejscu, w atrakcyjny sposób pozyskać potencjalne kontakty, które później już w drodze normalnych rozmów, pertraktacji i partnerstwa rozwijać i przekuwać na wzrost potencjału i na wzrost sprzedaży zarówno naszej, jak i naszych potencjalnych partnerów handlowych. Panel dotyczył zero waste i diety wegańskiej. Mam nadzieję, że był on niezwykle interesujący. Ja starałam się powiedzieć o tym, dlaczego dieta roślinna jest zdrowa i jest trendy. I myślę, że zarówno brak cukru w niektórych produktach, jak i brak pochodzenia zwierzęcego pojawi się w ofercie niektórych słuchaczy, przynajmniej niektórych, mam nadzieję. Dyskusja na Sweets & Coffee Forum na temat zero waste, czy może bardziej less waste, była ciekawa. Ciekawa dlatego, że ja reprezentuję małą kawiarnię, Store na warszawskim Powiślu w Warszawie. Reprezentuję tak zwaną trzecią falę w kawie i mogłem porównać to, co my widzimy u nas w kawiarni, z tym na przykład, co obserwuje duża sieć, jaką jest Starbucks, czy kawiarnia w hotelu Nowotel w Poznaniu. Różnimy się od siebie i to, co jest dla mnie wnioskiem, ale myślę, że też wnioskiem z tej debaty, to, że na pewno małe kawiarnie niesieciowe są na froncie tej tak zwanej, jakbyśmy na to nie patrzyli szeroko, zielonej rewolucji. Thank you.
Miałem przyjemność uczestniczyć w forum Sweets and Coffee i jestem pozytywnie zaskoczony poziomem, szczególnie merytorycznym poziomem wypowiedzi panelistów. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w jednym z tych paneli. Naprawdę ogrom wiedzy, szczególnie dla właścicieli kawiarni. Jestem również pozytywnie zaskoczony ilością wystawców i łatwością nawiązywania kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Przegląd tak naprawdę chyba wszystkiego tutaj, co dotyczy gastronomii i co jest tej gastronomii potrzebne. Także jako uczestnik gorąco Państwu polecam forum Sweets and Coffee. Podczas tegorocznej edycji mieliśmy okazję spotkać się ponownie z naszymi klientami, jak również nawiązać bardzo fajne i ciekawe nowe relacje biznesowe. Także jednym słowem, nie możemy się oczekać kolejnej edycji w przyszłym roku. Na pewno weźmiemy udział, jak i dalszej części rozmów, które rozpoczęły się podczas tegorocznej edycji. Pozdrawiam serdecznie.